Cześć, tu Wojtek z bloga Lepczyński IT. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak można się logować po SSH bez użycia hasła. Mając dwie maszyny podłączone do tej samej sieci, będziemy próbowali nawiązać między nimi połączenie. Zacznijmy od przygotowania sobie serwera, do którego będziemy próbować się połączyć. Na potrzeby dzisiejszego filmu stworzyłem dwa kontenery. Nginx Demo Server oraz Nginx Demo 01. Z kontenera Nginx Demo 01 będziemy łączyć się do kontenera Nginx Demo Server. Dobrze, zatem jak już jesteśmy na naszym serwerze, to przygotujmy go do pracy. Zróbmy update i zainstalujmy usługę SSH. Ja dodatkowo instaluję Vima do edycji plików. OK. Sprawdźmy teraz adres IP naszego kontenera. I zapiszmy go sobie gdzieś. Przyda nam się później. Żeby nie pracować na rucie, dodajmy użytkownika, na którym będziemy się logować. Okay, podajmy do niego hasło. OK, na tym serwerze to wszystko. Zalogujmy się na maszynę, z której będziemy się łączyć z naszym serwerem. Jak już jesteśmy na maszynie, z której będziemy się łączyć z naszym serwerem, to zrobimy update, zainstalujmy klienta SSH. Żeby nie pracować na rucie, stwórzmy sobie nowego użytkownika. Ten moim zdaniem może być. Przełączmy się do naszego nowego użytkownika i spróbujmy połączyć się z naszym serwerem, podając przy logowaniu hasło. Dobra, zalogowaliśmy się. Teraz najważniejsza część. Jeśli chcemy łączyć się bez podawania hasła, to będziemy musieli stworzyć parę kluczy, a klucz publiczny wysłać na serwer. Wylogujmy się z serwera. OK, jesteśmy naszym domain userem. Tworzymy parę kluczy. Podajemy metodę szyfrowania RSA, wielkość klucza 4096 i komentarz. U nas demo user. Możemy także podać również parametr -f, jeśli chcemy zapisać kluczyk w innym miejscu albo zmienić jego nazwę. Ponieważ nie podaliśmy parametru -f, zostaniemy poinformowani o tym, że kluczyk zostanie stworzony w domyślnej lokalizacji. Domyślnie jest u nas home, demo user, .ssh, ID RSA. Jeśli w tej lokalizacji jest już jakiś kluczyk, zostanie on nadpisany. Teraz zostajemy poproszeni o podanie passphrase. Ja celowo w tym przykładzie demo pozostawiam ją pusto, by całość uprościć, ale zalecam jej wpisanie dla większego bezpieczeństwa. Teraz nie będę o tym mówił, gdyż film miał być szybki i krótki. A gdybym chciał wszystko w nim wyjaśnić, to zajęłoby strasznie dużo czasu. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami, zajrzyj na mojego bloga Lepczyński IT. Tam wszystko szczegółowo wyjaśniam. Sprawdźmy, jak wygląda nasz klucz publiczny. Klucz publiczny jest w tym miejscu.
Jak widzimy, na końcu jest komentarz, który stworzyliśmy wcześniej. Gdy mamy stworzony klucz, czas wysłać go na serwer. W tym celu użyjmy polecenia ssh-copy-id, nazwa użytkownika na serwerze oraz adres serwera, na który chcemy wysłać nasz kluczyk. Wpisujemy hasło do użytkownika na serwerze. Dzięki temu będziemy mogli włączyć się do serwera jako użytkownik user server 01 za pomocą kluczyka, który właśnie wygenerowaliśmy. Sprawdźmy, czy to zadziała. Udało się. Zalogowaliśmy się bez podawania hasła. A teraz coś ekstra. Jeśli naprawdę chcemy używać serwera SSH, to powinniśmy zmienić troszkę jego konfigurację, bo domyślna jest dość słaba i mało bezpieczna. Tak więc edytujemy plik konfiguracyjny, który można znaleźć zazwyczaj w etc ssh sshd.config. Na początek powinniśmy zmienić domyślny port. Zmienimy na przykład na taki. Teraz możemy się zabronić logować się użytkownikom jako root. Autentykacja za pomocą klucza jest domyślnie włączona i powinna tak pozostać, żebyśmy mogli połączyć się bez podawania hasła. Jeśli nie chcemy się już logować za pomocą hasła, to powinniśmy zmienić wartość na no. A zostawiona jest. Przy okazji, lepiej też nigdy nie pozwalać na puste hasła i nie zmieniać tej opcji. Permit empty password niech zostanie na no. Na koniec zapisujemy wszystko. I restartujemy usługę. Jeśli chcemy umożliwić logowanie do serwera tylko maszyn z określonych adresów IP albo określonej sieci, to najlepiej edytować plik etc/host/deny i dopisać w nim sshd:all, żeby zabronić nam nalogowanie wszystkim. Teraz musimy edytować jeszcze plik etc/host/allow. Tutaj wpisujemy ssh i adres IP albo zakres adresów, jakim umożliwiamy logowanie na naszym serwerze. Sprawdźmy, czy to działa. Spróbujmy zatem zalogować się na nasz serwer. SSH port 2206. User server 01 i adres IP naszego serwera. Bez problemu. Wyjdźmy. Zmienimy na naszym serwerze plik etc/host/allow. Na jakąś inną sieć. Zapiszmy. Spróbujmy, czy teraz się zalogujemy. Jak widać, serwer odrzuca nasze połączenie. Jeszcze raz zmieńmy plik allow. I spróbujmy się połączyć jeszcze raz. Teraz wszystko działa. Dzięki. Jeśli podobał Ci się ten film, daj łapkę w górę i poleć go swoim znajomym. Przypomnę, że wszystko, o czym mówiłem, znajdziesz na moim blogu. Wkrótce więcej filmów.